that shit down. Well, co mam? Z tej strony Agnostyka, to jest War of the Roses. I tutaj właśnie przedstawię wam troszeczkę gameplayu, opowiem troszeczkę o tej grze, bo jest ona za darmo do poniedziałku 21 godziny. Także zaczynajmy. Najpierw takie parę danych technicznych. Data wydania 2 października 2012 rok. Została wydana przez Fatshark, wydawca to był Paradox Interactive oczywiście. W języku angielskim cała gra się roztacza. Jest też promocja 75%, także polecam spróbować sobie wypróbować tą grę, dopóki jest czas. Właśnie postanowiłem, że może będę robić takie filmiki o takich darmowych gierkach, które właśnie są za darmo dostępne na Steamie, także napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, żebym takie filmiki robił. Ja co z swojej osobistej perspektywy uważam, że to było dobre. Takie, żebyście po prostu wiedzieli, jaka gra teraz jest za darmo, żebyście tego sobie nie przegapili. Tutaj jeszcze wymagania systematowe. Systematowe, dobre. Dobra, możecie sobie spojrzeć właśnie, jakie tutaj są wymagania. Jakby ktoś nie był pewien, czy mu pójdzie ta gra i od razu może włączyć ten filmik, jak mu nie pójdzie. Chyba że chce zobaczyć właśnie ten gameplay i tak dalej. Sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda. Także gameplay jest troszeczkę podobny do Mount & Blade, także no... No tak troszeczkę mi się zdaje, że to jest takie troszeczkę, no wiecie, trochę takie ściachane troszeczkę. No tak robili na wzór tego, tutaj klasy robione na wzór Call of Duty widać. Na początku dostajemy piechura, później się odblokowują następne, a później możemy robić sami, niestety do tego poziomu jeszcze nie doszedłem. No i dalej, możemy tutaj zrobić sobie jakiś herb, jakieś gówno, nie, coś tam. Oczywiście ustawienia dźwięku, obrazu, jakieś tam gówna. To raczej nic takiego ważnego. Nie ma kampanii, jest tylko takie szkolenie w warunkach bojowych przeciwko jakimś botom, grami tam pokazują, co tam możemy klikać i tak dalej, jak się poruszać. No też takiego nic zbytnio ciekawego, aczkolwiek ta gra kosztuje tylko 5 euro, także warto się skusić, jeżeli, ale najpierw polecam właśnie wypróbować, jeżeli mamy ten czas. Ona dużo nie zajmuje, chyba z 5 giga mi się ściągało. A zaraz jeszcze sprawdzę, żeby was tutaj nie okłamywać. Dobra, już sprawdziłem, ile mi zajmuje na dysku, jest to 5 giga 700 mega, czyli biorąc pod uwagę, że coś tam mogło się wypakowywać, to pewnie gdzieś około 5,5 giga czy tam 5 giga, nie wiem dokładnie, może te 5700 też się właśnie ściągało, ale dobra, no przejdźmy może do gameplayu, bo tutaj już nie mam za bardzo nic do powiedzenia o tej grze. Właśnie, dobra, to pyk, nie zabija mnie proszę, Tak właśnie wygląda wykonana na mnie egzekucja. Jeżeli przeciwnik cię powali, to właśnie mogą na tobie wykonać egzekucję, albo możesz skapitulować, poddać się. No ale lepiej wybrać egzekucję, no nie? To jest takie bardziej honorowe. No ale właśnie, teraz muszę się odrodzić tutaj. Zaraz zobaczę, może znajdę jeszcze jakiś ciekawszy kawałek gameplaya. Dobra, biegnę sobie z moimi kolegami, atakujemy na bazę przeciwnika. No i kto? Kto chce free? Kto? No, dawać. Kto? Ty pierwszy? Dobra, zaraz tutaj. Masz ten kas w łeb. Co? Co leżysz? Już leżysz? Ale z ciebie słaby gościu. Dobra, ty laj tego przeciwnika, ja muszę wykończyć tego gościa. A więc, tarczasz ma to! Dobra, teraz muszę się zająć z twoim kolegą, bo widzę, że moich teammateów już tutaj za bardzo tak nie ma. A więc, no co, jakimś tam siekierą machasz wielką taką? Oszczepem? Co ty, oszczepem się nie bije? O, patrz jaki. Ucieka przede mną. Boi się, jak stóż pędziwy, a tu ciekaw. Widzieliście, jaki szybki? Dobra, zajmiemy się następnym. Niebieska tarcza? Kurde, przegraliśmy. No dobra, no to ciężko, no trudno, no idę dalej. Pokażę wam jeszcze gameplay z tego, z łucznika, jak się gra łucznikiem. A, dostał w kolano, dobrze mu tak. Obaliłem go. Zobaczymy, co tutaj jeszcze uda mi się zdziałać. No, łucznika to można było nazwać takim średniowiecznym snajperem. Stoi sobie gdzieś na dachu i ściąga gości, którzy leją się w oddali. A więc, no spróbujmy kogoś jeszcze zabić, no dawajcie, dawajcie. No jeszcze troszeczkę tego tak nie opanowałem do końca, nie wiem jaka jest parabola lotu strzały i tak dalej. Aczkolwiek, no patrzcie, no czasami w łeb dostanie ktoś jeden i raz czasami drugi. Także, no nie jest tak najgorzej, niestety mamy ograniczenie strzał do jakichś 30, coś koło tego, czy tam 20 paru. No, niestety, no, gdybyśmy mieli nieskończoną ilość
Amunicja troszeczkę może by było za dobre. No dobra, ale nie rozgadujmy się. Co jeszcze mogę o tej grze powiedzieć? Nie jest to jakaś najwybitniejsza gra i tak dalej. Nie przekonała mnie ta jej darmowa wersja właśnie na kupno jej. Więc jej nie zakupię. Aczkolwiek no warto sobie wypróbować. Może akurat komuś się spodoba takie klimaty i tak dalej. Ja polecam Mountain Blade'a. No i to było chyba na tyle. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie, czy byście chcieli oglądać w przyszłości taką serię właśnie filmików. Zapraszam Cię jeszcze do obejrzenia moich dwóch ostatnich filmików, którymi są po lewej szybki mołap Kuska, do tego zaproszenie do jego grupy Open Lobby, a po prawej mój poradnik na temat spam trappingu. Do zobaczenia i cześć! Cześć.